Dzisiaj mówimy na temat finansów, finanse i człowiek wierzący. Wcześniej mówiłem na temat finanse i Bóg. Druga część to była finanse i Jezus. Być może to dziwnie to brzmi, ale jak posłuchacie, to zrozumiecie. Dzisiaj chcę mówić, zakończając już w ogóle ten temat, finanse i człowiek wierzący. I jak tak myślałem o tym, to zdałem sobie sprawę, że większość albo jakaś część ludzi może przyjść i powiedzieć, no ale co to jest w ogóle za temat, co to jest, być może to jest temat dla koneserów, może to jest temat dla jakichś, nie wiem, specjalistów, może dla księgowego w kościele, może dla pastora albo kogoś jeszcze. Ale chcę wam powiedzieć, przypomnieć taką króciutką historię, szybciutko, która jest zapisana w Ewangelii Marka. Nie będziemy tego czytać, bo ją bardzo dobrze znacie, kiedy Jezus mówi o ubogiej wdowie. I tam jest napisane, że on usiadł przy skarbnicy w świątyni i obserwował. Skoro Jezus usiadł przy skarbnicy i obserwował tą skarbnicę, kto tam co wrzuca, to widocznie było to dla Jezusa ważne. Ale co było dla niego ważne? Czy była ważna suma tam wrzucana? Myślę, że nie, że Jezus nie zliczał tam, że potrzebujemy tyle i tyle tam, nie wiem, waluty jakiejś ówczesnej. Nie patrzył, czy ta kubka już się uzbierała, czy ta skarbnica jest pełna. On patrzył na serca. Bo to jest ściśle związane z finansami. I skoro Jezus patrzył na serca i wyłowił ubogą wdowę, która tam wrzucała pieniądze i ją skomplementował, ją podsumował, to myślę, że to jest ważne absolutnie dla każdego z nas. Obojętnie, czy pobierasz emeryturę, czy pobierasz rentę, czy prowadzisz biznes, czy zarządzasz, czy jesteś pracodawcą, czy być może pracownikiem, to kompletnie nie ma znaczenia. Dlatego, że zasady Boże dotyczą każdego człowieka. Zmienia się tylko być może kwota, która w tym momencie jest najmniej istotna. Finanse, proroctwa, wyganianie demonów. Jeżeli ktoś mówi o tych tematach, to druga myśl, która przychodzi, że to są tematy, które najczęściej są w kościele były wykrzywiane. Diabeł sobie używał na tych tematach. Tak, wiemy, że wiele było zniekształceń, wiele było jakichś fałszywych teologii, być może nawet krzywych jakichś osądów, ale chcę wam powiedzieć, że Jezus we wszystkich tych tematach się poruszał. Pomimo być może jakieś dla kogoś były kontrowersyjne, ale Jezus poruszał się w proroctwach bardzo dobrze. Poruszał się w wyganianiu demonów jeszcze lepiej, bo robił to skutecznie i za każdym razem. I poruszał się też w sprawie finansów. Więc myślę, że Kościół, że my powinniśmy te tematy badać, drążyć, a jak to robić, żeby było bezpiecznie? Po prostu przystawiać do tego Boże Słowo i patrzeć to, co mówi. Dlatego, że nawet w nas samych jest wiele takich schematów myślowych, o których zaraz będę też mówił, że jeżeli pada jakieś słowo, to my od razu znamy odpowiedź. Ale czy to odpowiedź jest biblijna, czy ta odpowiedź jest zapisana w Bożym Słowie, czy to jest odpowiedź, która historycznie została gdzieś tam w nas zasiana, to już jest osobna sprawa. Bóg mówi, że cała jest Jego ziemia i wszystko do Niego należy. Amen? I to jest prawda, którą ja zawsze chcę powtarzać. Boża jest cała ziemia. Jak ktoś mówi, że to tam, nie wiem, pochodzi od diabła, albo to tam diabeł używa, to ja mówię, no i co z tego? Ale to jest Boże. Ale to jest Boże. To, że diabeł coś zawłaszcza, to on do tego nie ma prawa. A jedyne prawo, które mu możemy dać, to my, którzy abdykujemy z pewnych tematów. Jeżeli Kościół, jeżeli wierzący będzie się wycofywał z pewnych tematów, to znaczy, że diabeł ma przyzwolenie, żeby tam sobie zarządzać. A my, jako Boże Królestwo, jako część Bożego Królestwa tutaj na ziemi, jesteśmy też po to, żeby zdobywać to terytorium i oddawać pod zarządzanie Ducha Świętego. Więc w Biblii widzimy wiele zasad zawartych, Bożych prawd też na temat finansów. Słowo nam pokazuje, jaki w tych obrazach jest Bóg, jak się poruszał Jezus i jak my powinniśmy mieć być może stosunek do pewnych rzeczy. I troszeczkę wprowadzenia, przypomnienia tych wcześniejszych wykładów, żebyśmy jakąś podstawę mieli. Mówiliśmy w pierwszym zwiastowaniu, że Bóg jest dawcą, Jego imię to El Shaddai,
On obficie daje i to jest Jego charakterystyka. I cokolwiek myślimy na temat Boga, pamiętajmy, że On jest dawcą. Nawet jak myślimy, że On chce nam coś zabrać albo że Mu coś musimy oddać, to pamiętajmy, że On jest dawcą w każdej sprawie. Bóg umieścił człowieka na ziemi tutaj nie po to, żeby mu załatwić przechowalnię do nieba, do czasu, aż nas zabierze do siebie. Bóg umieścił człowieka na ziemi po to, aby mieć z nim społeczność, aby mu towarzyszyć, aby człowiek reprezentował Boga na ziemi, tak jak Jezus reprezentował. Pamiętacie, Jezus chodził i on wielokrotnie powtarzał: ja robię to, co widzę u Boga, u Ojca, ja robię to, co Ojciec. Moje myśli to są te, które są myśli u Ojca. On bardzo mocno się identyfikował stale. Więc my też powinniśmy patrzeć na to, co robi Bóg, co robi Jezus i robić to, starać się to wykonywać na ziemi. Przypomnijmy sobie 5 Mojżeszowa 8:18. To jest taki werset, który króciutko przeczytam. On daje siły do zdobywania bogactw. I to jest pierwsze miejsce, które sobie zdaje, że od razu w sercach wielu osób, bo też jest coś, też mnie coś dziubnęło. On daje siły do zdobywania bogactw. Jakich bogactw? O czym tu mowa? Ale nie możemy minąć tu tego wersetu. On daje siły do... Ja sprawdzałem inne tłumaczenia. Wszędzie występuje to słowo bogactwo. Ale to nie jest bogactwo w naszym wymiarze takim, nie wiem, Mercedes, jacht i 6 wil. To jest po prostu zasobność człowieka tutaj na ziemi. Ja już to się dzieliłem wcześniej, że człowiek ma na wszystko, co potrzeba i ma jeszcze ponadto, aby wykonywać Boże dzieła. A więc Bóg daje nam siłę do zdobywania bogactw. Kolejny werset, który czytaliśmy, Izajasz 28:26. To jest taki ciąg myślowy, który jak gdyby mnie bardzo przeszywał. Mój Bóg podsuwa człowiekowi sposoby właściwe do wykonywania różnych prac. Właśnie On daje siły do zdobywania bogactw. Jak? Że podsuwa ci sposoby, jak masz pracować, jak masz zarządzać, jak masz wykonywać pracę. On chce być twoją pomocą. Pytanie jest, czy my chcemy, żeby On nam pomagał. Kolejny werset, Izajasz 41:19-20. I w tym wersecie, ja już go nie czytam, bo on był już omawiany wcześniej, ale jest tutaj wyświetlony, że Bóg rości sobie prawo do pracy wierzącego człowieka. Tam jest napisane, Bóg mówi, ja zasadzę oliwki, mirę, drzewa i tak dalej. I zadałem wtedy pytanie, czy ktoś zna jakieś drzewo, które fizycznie posadził Bóg. Ja wierzę, że on by mógł coś zrobić, ale wiemy, że każde drzewo sadzi jakiś człowiek. Ale Bóg mówi, to ja zasadzę. Więc o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że Bóg zaprasza nas do współudziału, stając się jak gdyby naszą częścią w wykonywaniu pracy. Więc już nie będziemy tego dalej rozwijać. To pokazuje, że Bóg szuka w nas ludzi gotowości dla transferu swojego błogosławieństwa poprzez nasze ręce. Ale chce też uczestniczyć w efektach naszej pracy. Bóg chce być naszym współpracownikiem. Nie inaczej Jezus w czasie swojej służby na ziemi. Już jako dziecko, które się ledwo narodziło, został obficie zaopatrzony w stajni, w pomieszczeniu dla zwierząt, tam gdzie się urodził w Betlejem, kiedy przyszli mędrcy, złożyli mu obfite dary. Po co mu obfite dary? Bo Bóg przewidział, że Jezus będzie musiał uciekać, Józef ze swoją rodziną. Oni parę lat musieli żyć w Egipcie. I zanim się to wydarzyło, on już był zaopatrzony. Wiecie, to tak kojarzy mi się z tym, że pewnie może są wśród nas ludzie, którzy wysyłają swoje dzieci na studia. Mnie to dotyczyło ostatnio, moja córka zaczęła studiować. I wiecie, ona była bardzo chętna do tego, zrobiła wszystko, co jej w mocy, ale to do rodziców należało przewidzenie pewnych rzeczy. Gdzie będzie mieszkać? Jak będzie dojeżdżać, z czego tam będzie żyła, jak się będzie poruszać. Zanim myśmy ją tam wyeksportowali do miejsca, gdzie studiuje, było wszystko przygotowane przez rodziców, żeby ona mogła tam zacząć funkcjonować. Oczywiście ten ciężar musi wziąć na siebie, ale my jako rodzice wiedzieliśmy pewne rzeczy, co trzeba,
co będzie potrzebne, jakie są zależności do tego, żeby ona tam mogła funkcjonować. Właśnie tak Bóg postawił sprawę też z Jezusem. Zanim on się znalazł w Egipcie, on już był zaopatrzony, on już miał tam za co żyć. To jest dobroć Boża. Łukasz 8:1-3 mówi nam o służbie Jezusa, też było już omawiane. Służba Jezusa, kiedy 12 uczniów, którzy chodzili z Jezusem, inni uczniowie, którzy im towarzyszyli, mieli skarbnika i byli też zaopatrywani, to jest bardzo ciekawe słowo, przez kobiety. Tam jest napisane, że parę kobiet chodziło razem z nimi po to, żeby im usługiwać swoimi majątnościami. To był też temat naszego w poprzednim zwiastowaniu. Jezus na ziemi nigdy nie był biedny. Czasami to jest też taki schemat, który dotyka chrześcijan, że Jezus chodził jako biedny na ziemi. Jezus na ziemi nigdy nie był biedny. On stał się biedny, ubogi wręcz, bo biedny to za małe słowo, ubogi, skrajnie ubogi na krzyżu. I też mówiliśmy o tym. Dlaczego? On przyjął nie tylko ubóstwo na krzyżu, ale przyjął odrzucenie przez Ojca, przyjął choroby. Często modlimy się, wspominamy, ale pamiętajmy, to nie jest jedyne przekleństwo, które Jezus przyjął na krzyżu, choroby. On przyjął ubóstwo, przekleństwo, odrzucenie po to, abyśmy mogli być błogosławieni, abyśmy mogli być uleczeni, abyśmy mogli być zaopatrzeni, abyśmy mogli być uzdrowieni. I czytaliśmy o tym w liście drugim do Koryntian 8:9. To jest bardzo ważny fragment, już też był omawiany. Przypomnę, że to nie są słowa tam o duchowym błogosławieństwie. I udowadniałem to na ostatnim zwiastowaniu. To są słowa o materialnym błogosławieństwie na określonych zasadach. Że jeżeli idziemy określoną drogą, to Bóg to będzie błogosławił. Zachęcam do przypominania czy odsłuchiwania. Czy to znaczy, że Bóg chce nam coś zabrać z naszego życia, że tak już przygotowywuje, coś wydrzeć? Nie, bo On jest dawcą. Pamiętajmy, że Bóg jest dawcą obfitym i zaprasza nas w tej dziedzinie do współuczestnictwa. I to, od czego dzisiejsze zwiastowanie chcę rozpocząć, to są przypomnienie takiego prawa w Królestwie Bożym, prawo siania i żęcia. I pewnie w wielu, wielu miejscach żeście gdzieś to tam czytali, ale ja bym chciał położyć mocny akcent na te słowa, przypomnieć pierwsze, które są zapisane, to jest pierwsza księga Mojżeszowa 8:22. Jest tam napisane tak: dopóki trwać będzie ziemia, siew oraz żniwo, chłód, gorąco, lato, zima, dzień i noc nie ustaną. A więc dopóki trwać będzie ziemia, siew oraz żniwo nie ustaną. To jest wieczne prawo, od którego nie ma ucieczki. Ono funkcjonuje w bardzo różnych przestrzeniach. Oczywiście to jest prawo rolnicze. Jezus, jak mówił w przypowieściach, to mówił właśnie w obrazach takich, które są zrozumiałe. I będziemy jeszcze też o tym mówić. Ale ono dotyka wiele, wiele sfer naszego życia. Między innymi finanse, ale nie tylko. I drugi list do Koryntian mówi od razu też na ten temat. Drugi list do Koryntian 9:6-7. Mówimy teraz o sianiu i żęciu. Pragnę bowiem podkreślić, kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie. Kto obficie sieje, obficie żąć będzie. Każdy więc niech się dzieli tak, jak postanowił w sercu. Nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. A więc kto sieje skąpo, skąpo rządź będzie. Kto obficie, obficie rządź będzie. Każdy jak postanowił sobie sercu. Gdzie jest akcent? W sercu. Każdy jak sobie postanowił w sercu. Wiecie, tutaj nie ma przymusu. Bóg nas nie zmusza. Bóg nas nie zmusza, abyśmy Go poznawali coraz głębiej i szli, jak gdyby żyli. On nas zachęca do tego, ale decyzję podjąć my musimy sami. I ta decyzja jest podejmowana w naszym sercu. Kiedyś bardzo się irytowałem, kiedy słyszałem, bo od razu mi się te słowa kojarzyły, no to trzeba więcej dać.
Jak słyszałem te słowa, czytałem je, ktoś mi je mówił, że ktoś skąpo sieje, skąpo rządź będzie, to już miałem taką wysypkę na skórze, bo wiedziałem, do czego to prowadzi. Że są jakieś potrzeby, gdzieś trzeba coś zainwestować. Nie było to miłe, ale przyszedł w pewnym momencie wiele lat temu taki przełom w moim myśleniu, bo zrozumiałem, że to słowo nie prowadzi do tego, że ja mam coś z siebie, że mi ma coś ubyć, ale to są słowa, które mnie prowadzą do Bożego błogosławieństwa. Ale to słowo błogosławieństwo, ta część błogosławieństwa przychodzi po tym momencie, kiedy ty zaczynasz zasiewać. Moje serce postanawia, w jakim stopniu to prawo będzie funkcjonowało w moim życiu. I prawo siania i żęcia to nie jest tylko, tak jak powiedziałem już, prawo rolnicze, ale to jest uniwersalne, bardzo dotykające życia chrześcijan. Będę chciał jeszcze kiedyś może o tym mówić więcej, ale dzisiaj skupmy się na tym aspekcie finansowym. Ale być może nawet to jest specjalnie przez Pawła podkreślone w tych finansach. Dlaczego apostoł Paweł taki obraz nam tutaj serwuje? Dlatego, że jest tam zawarta bardzo głęboka prawda w tym sianiu i żęciu. Wiecie, ja wychowałem się jako dziecko w domu rolniczym, miałem bardzo wiele z rolnictwem wspólnego i doskonale pamiętam te procesy, kiedy ojciec mnie tam zabierał na pole, pokazywał, były siania różne. Być może tego nie rozumiałem, ale dzisiaj mi się wiele tych obrazów przypomina. Ułatwia mi tutaj zrozumienie też Bożej prawdy. Jaka prawda tutaj jest głęboka taka zawarta? Ano pierwsza prawda jest taka, że plon jest zawsze większy od zasiewu. Amen? Słuchajcie, to jest proste, ale jak sobie to uzmysłowiłem, że plon jest zawsze większy od zasiewu, to coś we mnie jakieś wow rozbłysło. Bóg nie chce ci dać tyle, co ty jemu dałeś, on ci chce dać dużo, daleko więcej. Ale bez zasiewu nie ma żadnego plonu. A więc zapamiętajmy to, plon jest większy od zasiewu. Druga prawda, że plon jest zawsze tego samego rodzaju, co zasiew. I to w wielu miejscach Biblii się przewija, szczególnie w przypowieściach Salomonowych i tak dalej. Wiatr, siejesz wiatr, będziesz zbierał burzę i tak dalej. Siejąc finanse, będziesz też zbierał finanse. Paweł, ja tutaj odnoszę się tutaj do drugiego listu do Koryntian, bo cały 8-9 rozdział mówi o finansach. I dlatego te słowa też przytaczam. Więc ten plon jest zawsze tego samego rodzaju i to nie jest tak, że jak siejesz jęczmień, to będziesz zbierał marchewkę. Jak siejesz jęczmień, zawsze będziesz zbierał jęczmień. Kiedy mówimy o pieniądzach dla Kościoła, kiedy mówimy o dziesięcinach, ofiarach i błogosławieństwie stąd płynącym, często też słyszę, bo wiele już też lat rozmyślam nad tym, stosuję to, ale też i rozmawiam z różnymi braćmi i powiem tak, często słyszę, ale to nie działa. To, że dziesięcina jest powiązana z błogosławieństwem albo z finansami i tak dalej, że Bóg chce ci się odwdzięczyć i ma dla ciebie plan w tej materii, to często się zdarza i ktoś mówi mi, to nie działa. I zastanawiam się, dlaczego tak ludzie myślą. Ja mam zupełnie inne swoje doświadczenia. I zobaczyłem, że czasami albo często my szukamy takiego automatyzmu, że kiedy dajemy, oczekujemy błyskawicznego zwrotu, oczekujemy szybkiego plonu, ale tak to nie działa. Każdy, kto ma z rolnictwem coś wspólnego, wie, że mija wiele miesięcy między zasiewem a zbiorem. A rolnik wysiewa swoje ziarno często ze łzami i odchodzi w pokoju. I to jest dla mnie ważne. Często wysiewa ziarno ze łzami, bo wie, że to już jest to ostatnie, co daje, że zima następuje, ale odchodzi w pokoju. Dlaczego odchodzi? Bo jest pewny zbioru, bo jest pewny plonu. I ta kobieta, uboga wdowa, która tam jest napisane, że zasiała te ostatnie pieniądze. Jezus tam podkreślił, on nie skrytykował tych wszystkich poprzednich, którzy tam wrzucali. On tylko powiedział, że oni dawali duże kwoty z tego, co mieli. Ale on nie powiedział, że to było źle. On tą kobietę bardzo wywyższył, bo tam jest napisane, że Jezus powiedział, że ona dała wszystko. Ale tak się zastanawiam się nad tą sytuacją. Pomyślmy przez chwilę. Słuchajcie, to była kobieta, stara wdowa, która wrzuciła wszystko. I co myślicie, że
co się z nią stało dalej? Że jej zabrakło? Ona dała wszystko. Ale to skąd miała? Bóg się do tego przyznał. Tam to nie jest może napisane, ale logika czytania Słowa Bożego nas do tego prowadzi. Jeżeli ona dała wszystko, a zgodzimy się z tym, że nie ma możliwości, że ona za dwa dni umarła z głodu, bo już była wycieńczona i to był ostatni placek, ostatnia oliwa, to znaczy, że Bóg się o nią zatroszczył. I kiedy wysiewasz swój plon ze łzami, że kiedy ten siew dokonujesz ze łzami, to przyjdzie błogosławiony plon do twojego życia w odpowiednim czasie. I kiedy mówimy, że właśnie to nie działa, to często nie zdajemy sobie sprawy, że jest potrzebny ten czas upływu między sianiem a żęciem. Dlatego ta przypowieść, właśnie ten obraz, który Jezus zastosował, jest tak ważny, bo on jest tak precyzyjny, że każdy detal nawet tego rolniczego obrazu, on się dokładnie sprawdza w realiach Bożych. Siew ze łzami, odchodzenie w pokoju, zaufanie Bogu, oczekiwanie plonu. A plon przyjdzie, bo Bóg się nigdy nie spóźnia. Werset 6 w liście do Koryntian mówi tak: zasiew skąpy, wzrost skąpy. Zasiew obfity, wzrost obfity. To my postanawiamy, w jakim stopniu chcemy w tym uczestniczyć. To jedna z zasad Bożego Królestwa. To nasze serce postanawia o drodze. Pilnuj serca, bo z niego płyną decyzje. Gdzie będziemy i w jaki sposób się tam znajdziemy. Nie każdy to przyjmuje i nie każdy to rozumie. Paweł, widzicie, ten list do Koryntian jest o tyle szczególny, że Paweł nie pisał do każdego kościoła o finansach. Dlaczego? Dlatego, że on wiedział, że nie w każdym kościele ta prawda jest ugruntowana. On pisał tylko do niektórych, że chce zebrać dar, że chce go przewieźć. Od innych kościołów jest napisane, tam możemy poczytać, nie będę tego przytaczał, że on nie brał ofiar, że wręcz sam po nocach pracował, żeby się utrzymać, żeby nie wziąć żadnych środków materialnych, bo wiedział, że oni jeszcze nie są gotowi, że Kościół jeszcze nie jest przygotowany, że serca jeszcze nie są obrobione Bożym Słowem, nie są w stanie przejść jak gdyby do tego zasiewu. Więc to jest też bardzo ważny fakt, który widzimy poprzez Dzieje Apostolskie, że on brał od niektórych kościołów, żeby zanieść ofiarę, dar do Jerozolimy, do innego kościoła, mówił o tym zasiewie, ale nie wszędzie, nie wszędzie. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, mówi takie słowa, które też często nam się z bogactwem wyświetlają. Bogaty z trudem wejdzie do Królestwa Bożego. I tu od razu mamy spięcie. No jak to bogaty wejdzie, to każdy z nas zna te słowa, a wcześniej czytaliśmy w Mojżeszowej, że Bóg daje siłę do zdobywania bogactw. I chciałem tutaj też zwrócić uwagę na ten werset, żeby nasze oczy były skierowane na właściwe rzeczy. Tutaj nie chodzi o zamożność jako o samą zamożność, ale o serce. Ten bogaty młodzieniec, który przyszedł do Jezusa, który wyrecytował wszystko, co mówił, miał związane serce. I to o serce tego człowieka chodziło, a nie kwestie zamożności. Pamiętajmy, że kiedy przyszedł celnik i stał się Mateuszem, jednym z uczniów Jezusa Chrystusa, to nie był biedny człowiek. On rozdał oczywiście tam wszystkim tych, których skrzywdził wielokrotnie, ale jemu jeszcze sporo tam zostało według tych wyliczeń. To nie było dla Jezusa problemem. Dla Jezusa problemem było związane serce. Parę wersetów dalej, Mateusz 19, 29, więc kontynuacja tej myśli, on wyjaśnia. Każdy, kto ze względu na moje imię opuści dom lub braci lub siostry lub ojca lub matkę lub dzieci lub rolę, posiądzie stukrotnie więcej i odziedziczy życie wieczne. A więc jest nagroda pomnożenia dla tych, którzy coś zostawiają dla Boga. Ja nie będę tutaj się trzymał, czy to stukrotnie pomnożenie, czy jakiekolwiek inny. Ale Boże Słowo mówi, że jest nagroda pomnożenia, jeśli zostawiasz coś dla Boga. Bóg zawsze płaci swoje rachunki. Pilnuj tylko swojego serca, aby serce w sercu Bóg był numerem jeden, a każda inna rzecz nie będzie dla Boga problemem.
a ty będziesz wiedział, jak swoją hierarchię dalej ułożyć. Ewangelia mówi też bardzo fajną historię albo ciekawą o bogaczu, co budował stodoły. I to jest też często w zakresie finansów przytaczane. Więc nie będziemy tego czytać, bo dobrze to znamy. Tak? Tam jest historia o człowieku, który zebrał obfity plon i ten plon był bardzo, bardzo duży. On był wielokrotnie wyższy niż norma przewidywała i on powiedział, że zburzy stodoły, wybuduje nowe i tam jego dusza znowu będzie mogła sobie używać i jego ciało. I tam jest odpowiednie podsumowanie, że nie zna dnia, kiedy przyjdzie mu odejść z tego świata. Ale znowu chciałem zwrócić uwagę na serce. Tam nie chodzi o to, że on był bogaty, że miał stodoły, że miał stukrotny plon. Tam chodziło o serce. Z czym było związane to serce? Zaraz wam to unaocznię. Zobaczcie, kontrastem do tej historii jest postawa Józefa, który w Egipcie był. Co prawda jest to historia starotestamentowa, ale ona jest bliźniaczo podobna. I Józef, który dostał się na dwór Faraona i zarządzał jego majątkiem, doprowadził, Bóg doprowadził, ale też poprzez Józefa, do tego, że obracał ogromnymi ilościami zboża. 7 lat ogromnych zbiorów, budowa nowych stodół, budowa nowych zasobów, potem sprzedaż tego zboża, odsprzedawanie go w końcu. Józef dokładnie miał tą samą przypadłość. Znalazł się w miejscu obfitości wysypu zboża, który Bóg doprowadził. Ale jego serce było w zupełnie innym miejscu. I to Józef jest pokazany jako szafarz Bożego porządku. Nie człowiek, ale serce Józefa było na tyle obrobione, że on był w stanie unieść ciężar tego bogactwa i ciężar tego majestatu, gdzie został postawiony. Bo to nie były tylko zasobności. To był potężny autorytet, który jemu nagle przypadł w udziale. Stał się drugim po Faraonie. Miał tron swój, miał ludzi, powozy, domy, w zasadzie całe bogactwo i umiał w tym funkcjonować. Co więcej, był transferem Bożej obfitości dla swojego ludu. Bo poprzez jego pozycję był w stanie sprowadzić cały swój lud, łącznie ze swoim ojcem Jakubem, do ziemi Goszen, do Egiptu pierwsze, a potem do ziemi Goszen, zabezpieczyć na długie lata ich byt. Stanął w miejscu, gdzie Bóg go postawił. Zarządzał ogromnym majątkiem, sam korzystał z tego. On nie powiedział, okej, dobra, ale ja tu będę taki biedny sobie w chatce mieszkał. Mieszkał, korzystał, miał swoją służbę, wozili go powozami. To nie było żadnym problemem. On był szafarzem Bożego majątku. On był szafarzem Bożego porządku. Tak jak wcześniej mówiłem, był transferem tego błogosławieństwa. Bóg jak przekazuje błogosławieństwo, zaopatrzenie, on często potrzebuje kogoś, kto może być transferem, którego serce będzie na tyle silne, aby to jemu nie wykonało się krzywdy. Nawet jego ojciec, Jakub, który przyjechał potem, został ściągnięty wraz z całym ludem izraelskim do Izraela. Słuchajcie, to mnie zawsze tam wbija w fotel, bo tak naprawdę był w tym momencie imigrantem. On szukał ratunku, tak? Uciekali przed wielkim głodem, przyjechali, ale to Józef, zauważcie, błogosławił Faraona. A zawsze większy błogosławi słabszego, tak? To Józef, dlaczego? To Jakub, przepraszam. Jakub, ojciec, błogosławił Faraona, a zawsze większy błogosławi mniejszego. Skąd ta siła w Jakubie, w tym ojcu? Dlatego, że on był pewny, kto jest jego Bogiem. I pomimo chwilowych niedoskonałości, pomimo, można powiedzieć, chwilowego głodu, który lud izraelski cierpiał i został przeniesiony do Egiptu, to nie miało znaczenia na jego tożsamość, na jego autorytet i na jego pewność w Bogu, kim on jest. Dlatego, że on wiedział, że błogosławieństwa, tam jest napisane abrahamowe, są jego udziałem. A wiecie, o czym żeśmy mówili wcześniej? Że błogosławieństwa abrahamowe są też naszym udziałem. I chcę przypomnieć tylko Galacjan 3,14, który o tym mówi, bardzo mocno o tym mówi, że Jezus nie dał jakichś nowych błogosławieństw dla swojego ludu, ale dał błogosławieństwa abrahamowe.
I w tych samych błogosławieństwach Jakub, który znalazł się jako imigrant, który jako człowiek biedny, jako człowiek bez pieniędzy, zdany, można by powiedzieć, na łaskę Faraona, stanął w autorytecie i to on błogosławił Faraona, bo wiedział, że jego pozycja jest większa i silniejsza niż wszystkie faraony na tym świecie. Amen? Amen. I ja to sobie też życzę, żeby mieć zawsze takie poczucie tożsamości i przynależności do Boga, bez znaczenia, w jakim momencie, czy w jakim stanie finansowym będę się znajdował. Więc to taka mała dygresja. Więc Bożym planem dla człowieka jest wpuszczenie go do naszych zasobów i finansów, aby zabierać nam, lecz by błogosławić. Kolejną z zasad Bożego Królestwa, o której chcę dzisiaj mówić, a która jest związana z finansami, jest zasada dziesięciny. Dziesięcina to uznanie Boga jako Boga naszego finansów. Ona wynika z przymierza z Bogiem. Przymierze z Jezusem, chciałem powiedzieć, ono nie jest zawieszone w próżni. To nie jest zupełnie coś nowego. To odbudowanie relacji z Bogiem, która była w Edenie, w raju, powrót do planu ze stworzeniem człowieka. Praktykując ją, uznajemy jego zwierzchność w naszej pracy, w naszych zasobach i zawierzamy mu je jako temu, który ma moc i plan dla naszego życia. I tu kłaniają się te wersety z początku, że ja ci dam sposobność do tego, abyś mógł zarabiać, abyś mógł zdobywać rzeczy, abyś mógł przynosić rzeczy, abyś mógł przynosić dochód. Ja ci dam odpowiedni czas, odpowiednie miejsce, ja postawię odpowiednich ludzi na twojej drodze, ale jest potrzebna praca, którą my będziemy wykonywać. Ale świadomość tego, że to, co wykonuję, to jest też Boża praca i będę się z Bogiem z tym dzielił. W związku z dziesięciną w Księdze Pierwszej Mojżeszowej jest cudowna taka historia, którą też dobrze wszyscy znamy, Abrama i Melchizedeka. I tak naprawdę ten Melchizedek to jest Jezus i to większość biblistów tak to komentuje, tą sytuację, że tak naprawdę Abram spotyka Jezusa, bo jest napisane, że to jest król, który nie ma początku, nie ma końca, że jest królem pokoju, królem Salemu, czyli Jerozolimy. I pokazuje nam stosunek Abrama do tego króla, którego on spotyka. Pokazuje złożenie dziesięciny i temu, że Melchizedek pobłogosławił Abrama. I ten związek, że kiedy ty przychodzisz, aby ze swoich majątności, ze swojego czasu i swojej pracy złożyć ofiarę, Bóg przychodzi, czy Jezus przychodzi do naszego życia, aby wylać swoje błogosławieństwo. I to jest ten sam Jezus, który jest w Nowym Testamencie. I on tam w Nowym Testamencie mówi też na temat dziesięciny, są słowa zapisane, że należy ją oddawać, a innych rzeczy nie zaniedbywać. Ale większym jeszcze akcentem chciałem przypomnieć, w liście do Hebrajczyków jest rozdział 7, który mówi o kapłaństwie Jezusa. I wiecie, w Biblii jak coś jest napisane raz, to jest ważne. Jak coś jest napisane dwa razy, no to już jest bardzo ważne, a trzy razy to tak jakby ktoś obuchem miał dostać w głowę, nie, żeby zapamiętał. Ale w 7 rozdziale listu do Hebrajczyków kapłaństwo Jezusa jest przyrównane do Melchizedeka 9 razy. W jednym rozdziale. 9 razy. I być może tutaj ktoś powie, a wchodzimy w jakąś tam teologię szczegółów. To nie jest teologia szczegółów. To jest to, że to, co się wydarzyło na krzyżu, nowe przymierze i tak dalej, to zostało przez Boga już dawno zaplanowane, na samym początku. I objawione nawet w obrazach w Starym Testamencie. A więc kapłaństwo Jezusa nie jest wymyślone na potrzeby nowego przymierza. Ono jest oparte na odwiecznym Bożym planie i Bóg używa tego obrazu, aby pokazać nam zależność wierzącego człowieka i jego Pana, jego Zbawiciela dla nas Jezusa Chrystusa. Czy to daje nam do myślenia, czy to dla naszego życia jest jakaś wartość, to o czym teraz mówię? Czy to ma jakąś wartość dla naszego życia? Bo
Żeby się w to zagłębić, jestem świadomy, że potrzebujemy zrobić takiego wysiłku duchowego trochę. I zobaczcie, w Ewangelii Mateusza 13:23 jest znowu historia, która wielokrotnie każdy z nas czytał. Tam jest opisane o ziarnie. Tak? Ziarno na dobrej ziemi to ten człowiek, i słuchajcie, który słucha słowa i rozumie. A na złej ziemi to ten, który słucha słowa i nie rozumie. Czyli nie wystarczy słuchać. Można słuchać i z tego nic nie wynieść. Można słuchać i nie mieć żadnego owocu. Wiecie, to są może ostre słowa, ale przeczytajcie. Ziarno na dobrej ziemi to ten człowiek, który słucha i rozumie. Dwa czynniki. Słuchasz i rozumiesz. Musisz dać z siebie coś, żeby się zagłębić w to słowo. Bo kiedy będziemy słowo tak, wiecie, będzie nam przelatywało z lewego ucha do prawego ucha, to będzie fajnie, fajny czas w kościele, można się z kimś spotkać, przywitać, zaśpiewać, ale dla naszego życia może nie być z tego jakiegoś efektu. I dalej pisze, że ten wydaje owoc jeden stukrotny, 60-krotny, inny 30-krotny. I znowu ten obraz, znowu ziarno, znowu sianie, znowu plon. Zobaczcie, znowu ten owoc. Więc wszystkie te prawdy, one są osadzone w tym obrazie siania i żęcia z całymi przyległościami, bo to nie jest tylko kwestia siania i żęcia, ale właśnie owocowanie, zbieranie, tego, że ten plon jest zawsze większy niż zasiew, bo nie ma, gdyby rolnik siał i wiedział, że tyle, ile wysieje i tyle zbierze, to powie, o, sorry, to nie będę się tego dotykał. To nie ma sensu. Ale Bóg tak to ustanowił, że kiedy jest wysiew, kiedy jest ziemia, często są przy tym łzy i mija czas, to ten plon wielokrotnie nas może zaskoczyć. Bardzo ważny werset Księgi Malachiasza teraz. Znowu wszyscy go znamy, ale nie możemy przejść, jak gdyby nie czytając Księgi Malachiasza, 3 rozdział od 6 do 11, troszkę dłuższy fragment przeczytam. A on się zaczyna tak. Pierwsza jest pieczątka. Taka pieczątka przez Boga. Legitymizacja, ja to się śmieję troszkę, przybita, żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia i kto do nas mówi. Wiecie, czasami w Biblii są słowa, nad którymi się trzeba zastanawiać, kto je wypowiada. Bo nie każde słowo, w tym sensie, ja wiem, że każde słowo jest natchnione i tak dalej, ale w zależności kto, z jakiej pozycji wypowiada słowo. Ale tutaj mamy napisane, tak, ja, Pan. Czyli słowo Boga. Nie komentarz, nie jakaś interpretacja. Tak, ja, Pan, nie zmieniam się. Lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich ustaw, nie przestrzegaliście ich. Zawróćcie do mnie, a zawrócę do was, mówi Pan zastępów. Lecz wy pytacie, w czym mamy zawracać? Czy człowiek może okraść Boga, bo wy mnie okradacie? Jednak pytacie, w czym cię okradamy? W dziesięcinach i w darach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie okradacie, wy, cały naród. Przynieście do spichlerza całą dziesięcinę, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Przekonacie się, czy wam nie otworzę okien nieba i czy nie wyleję na was błogosławieństwa nad miarę. Przypominam, że jest zwykłe błogosławieństwo i błogosławieństwo nad miarę. To oczywiście jest drobny żart, ale nad miarę. Zadbam o to, aby żaden szkodnik nie niszczył plonów waszej ziemi i nie uszczuplał zbiorów z winnic, mówi Pan zastępów. I w zasadzie to można by to przeczytać i już nic nie komentować, bo tekst ten jest tak dosadny, że idzie w pięty, przynajmniej mi. To, że Bóg mówi, że ja się nie zmieniam, to jest też argument dla tych, którzy mówią, a Stary Testament nie jest mi potrzebny, albo czytam go bardziej jako księgi historyczne. Ale chcę wam powiedzieć, że mój Bóg, a wierzę, że wasz Bóg też, czy w Starym Testamencie, czy w Nowym Testamencie, to jest ten sam Bóg. Możemy się z tym zgodzić? Amen. On się nie zmienia.
zmieniło się przymierze, łaska została wylana i tak dalej. Nie będę tutaj w teologię teraz wchodził. Bóg się nie zmienia. Ja, Pan, się nie zmieniam. Jakie były moje wymagania kiedyś, takie są dzisiaj. To, czy zaspokoiła je sprawiedliwość, czy krew Jezusa, to jest inna sprawa, ale moje wymagania się nie zmieniły, mówi Bóg. Więc jest to bardzo mocny, trafny i też obrazowy dla nas fragment, bo on pokazuje nam, że jest coś, co może być praktykowane i jest coś, co nie musi być praktykowane. I to są dwa stany. I znowu tutaj decyzję podejmujemy w sercu. Jest coś, co praktykują, może być praktykowane, składanie dziesięciny darów i tak dalej dla Boga, lub może nie być, ale Bóg ma do tego swój komentarz. Czy to robisz, czy nie robisz, to jest twoja decyzja, ale komentarz Boga tu można przeczytać, co on o tym sądzi. On zachęca nas do wypróbowania. To jest też jedyne miejsce, kiedy mówi Bóg, wypróbuj mnie. Zawsze jest nakaz, zawsze jest idź tą drogą i tak dalej, nie ma opcji. A tu jest opcja wypróbuj mnie. Co to jest wypróbuj mnie? Dzisiaj to jest takie bardzo w handlu, jest bardzo modne, że możesz coś tam kupić, wypróbować i możesz oddać, bo nie spełnia swoich zadań. To, jeżeli Bóg mówi wypróbuj, to znaczy, że On jest tak pewny, czego Ci chce dać, że nie ma opcji, że kiedy Ty to spróbujesz, to powiesz, ale mi to nie smakuje. Ja to oddaję. Boże, fajnie, popróbowałem, ale to nie jest to, o czym myślę. On mówi, wypróbuj mnie, a zobaczysz, co się wydarzy. A co tu się ma wydarzyć? Czy nie wyleje na was swojego błogosławieństwa nad miarę? Czy Bóg może kłamać tutaj? Czy to jest tylko dla starotestamentowego ludu, a dla nas nie? Nie zgodzę się z tym. To jest dla każdego człowieka wierzącego. Jeżeli bierzesz wiarą te słowa, to bierzesz je z całym majestatem. Ważne też, co tutaj jest napisane, abyśmy przynosili do spichlerza dziesięcinę, aby był zapas w moim domu. I wiecie, to słowo zapas w moim domu bardzo, bardzo mnie gdzieś głęboko dotyka, bo wszyscy mówimy, że chcemy i modlimy się często, aby się Kościół rozwijał, aby Polska była zdobywana, aby Królestwo Boże się rozszerzało, aby się ustroniacy nawracali, aby do nas, nie wiem, przyszło parę dziesiąt, może 200, 300 ludzi nawróconych. Chcielibyśmy tego. Nasze serce, moje serce płonie do takiej rzeczywistości. Ale jako gospodarze domu musimy wiedzieć, że oprócz oczywiście absolutnie duchowego błogosławieństwa, namaszczenia, które do tego jest potrzebne, duchowej obecności, Ducha Świętego, ale tak już z praktycznego zarządzania domem, każdy wie, że to się łączy z finansami. Nie ma rozwoju Bożego Królestwa dzisiaj bez finansowania tego w jakikolwiek sposób. Obojętne, czy to będzie, czy pojedzie nasza siostra do Tanzanii głosić słowo, gdzie powiedzmy tam może koszty nie są duże, czy jakieś inne rzeczy. Jakakolwiek działalność dzisiaj, może brat jeden do jeden się spotkać na ulicy, to nie będzie związane z jakimiś kosztami, ale każde zrobienie ewangelizacji, każde zrobienie jakiegoś eventu, wynajęcie sali prażakówki, zapraszenie, nie wiem, gości, którzy będą na tej ewangelizacji usługiwać, cokolwiek byśmy nie dotknęli w zakresie rozszerzania Bożego Królestwa, ewangelizowania, ustronia Śląska Cieszyńskiego czy jeszcze dalej, jest związane z finansowaniem. A tu mówi, nie żeby w naszym domu było tak ledwo, ledwo, wiecie, budżet się spiął. Tu jest napisane, żeby był jeszcze zapas, żebyśmy mogli to robić bez strachu, czy nam starczy, czy nie starczy, czy będzie na to, czy nie będzie na to. Więc ten budżet Kościoła jest zaopatrywany, tak to Bóg wymyślił, przez dziesięciny, przez daniny, przez ofiary ludzi wierzących i ja wierzę, że to się też dzieje u nas i nie mówię tego, żeby tutaj, nie wiem, napominać, nie mam tutaj prowizji od pastora ustanowionej, ale wierzę, że to ma dwa obrazy. To, że jest Kościół finansowany i rozwój jego Bożego Królestwa, a w drugą stronę człowiek wierzący jest błogosławiony przez
ingerencję ponadnaturalną często Bożej obecności do dzieła Jego rąk, tak jak czytaliśmy wcześniej. Więc ten Boży plan naprawdę ja widzę jako doskonały plan, bo to nie jest daj mi i zapomnij. To jest wypróbuj mnie. Zobacz, zobacz tą arytmetykę. Zobacz arytmetykę zasiewu, że zasiew nie równa się plonowi, dlatego że plon jest wielokrotnie spotęgowany. Różni je czas, różni je upływ czasu, być może łzy czy tak dalej, które przy tym są wylewane. Ale Bóg się nie spóźnia. On zawsze płaci swoje rachunki. Więc z kolei brak dziesięciny znacząco będzie ograniczał działalność Kościoła. Bo jeżeli Kościół, i znowu nie mówię tego absolutnie na podstawie naszego Kościoła, mówię to ogólnie, jeżeli Kościół boryka się z problemami finansowymi, zastanawia się, z czego będzie płacił rachunki za ogrzewanie, czy pensję, czy jakiegoś ZUS-u, czy cokolwiek indziej, to w ogóle mu nie przyjdzie do głowy, aby rozwijać się na zewnątrz. A żeby cokolwiek robić na zewnątrz, Kościół potrzebuje finansów. I ten biedny Jezus, jak go nazywa religia, miał 12 ludzi na swoim etacie, przynajmniej, tak? Ale model finansowy, który tam działał, był naprawdę z pobóstwa Ducha Świętego, że na wszystko starczało i jakakolwiek potrzeba była realizowana. Kiedy tak będziemy rozumieć zasady Bożego Królestwa, to Bóg obiecuje, zadbam i będę was błogosławił. Będę współuczestniczył w twojej pracy. I to znowu, nie zależy, czy ty jeszcze pracujesz. Nie zależy, czy ty masz firmę, czy jesteś na etacie, czy już odpoczywasz, bo masz emeryturę. Ale twoje ręce mogą być błogosławione. Zasiew twoich rąk, to cokolwiek będziesz robił poprzez swój dom, swoje domostwo, swoją rodzinę, będzie błogosławione. W jaki sposób? Choćby w taki, że Bóg powstrzyma wszelkie szkodniki, które będą przychodziły. Wszelkie szkodniki do złych decyzji. Słuchajcie, ja jako ojciec, jako mąż, jako też głowa domu wiem, ile można w życiu podjąć złych decyzji, gdzie w konsekwencji trzeba za to zapłacić. No bo się podejmie złe decyzje. Coś się złego kupi, coś się złego zainwestuje, gdzieś jakikolwiek błąd się popełni, za tym idą finanse. Wierzę i wiem, bo też wiele miałem takich wewnętrznych świadectw, że Bóg może cię wyprowadzić z takich sytuacji, ostrzec, doradzić, pokazać, otworzyć w odpowiednim czasie to, czego oczy nasze nie widzą, tego, co dzisiaj nie widzisz, a jutro na przykład zacznie funkcjonować, że wydaje ci się, że to już nie jest możliwe, a tu się okazuje, że są drzwi, których wcześniej nie widziałeś, że jest okno z przestrzenią niebieską, którą wcześniej nie była dostrzegalna dla nas. Dziesięcina ratuje też nas od chciwości. I to jest też ważne, dlatego że to zawsze człowiekowi zagraża. Ona pozwala nam rozstać się z tymi 10% po to, aby te 90% mogło pracować. I lepsze jest 90%, które pracuje z Bogiem, niż 100%, które pracuje bez Boga. Zgadzacie się z tym? Cieszę się. Więc Bóg chce, żebyśmy dojrzewali w poznawaniu. Tak jak czytaliśmy tam tą przypowieść, że mamy czytać słowo i rozumieć. Rozumieć to, co to słowo do nas mówi. Dlatego, że dojrzałość zawsze musi poprzedzać dobrobyt. I mówię to w takiej sferze duchowej tak też. Bóg w wielu miejscach zachęca nas do wzrostu, do dojrzałości, abyśmy się z dziećmi stawali synami. Niedawno pastor zwiastował na ten temat, to było naprawdę bardzo mocne powiedziane, żebyśmy się stawali synami, dziedzicami zamiast tylko dziećmi. Dojrzałość zawsze będzie poprzedzać dobrobyt. I taki przykład znowu ze swojego życia powiem. Większość gdzieś ma samochód w domu, stoi, który jest do dyspozycji, ale nie dasz ten samochód dziecku, żeby sobie do przedszkola jeździło albo do podstawówki, do szkoły. Dlaczego? Dlatego, że ono nie umie, nie zna i mogłoby sobie zrobić krzywdę, chociaż jest to pewien luksus. Dopiero kiedy zrobi prawo jazdy, moja córka też niedawno zrobiła prawo jazdy i zobaczyłam, jak jeździ, to z czystym sumieniem jej daje samochód.
Żaden problem. Dla niej to jest błogosławieństwo. Ona wsiada, kluczyki odpala, nie musi myśleć, że trzeba go zatankować, tak, bo tata tankuje i już fru może sobie jechać. Wielkie błogosławieństwo, ale kiedy to się wydarzyło? Nie kiedy chodziła do przedszkola i mogła sobie podjeżdżać, bo przecież nie wyjechałaby nawet z garażu. Musi być dojrzałość, musi być poziom dojrzałości, żeby był poziom dobrobytu. I Bóg chce, żebyśmy słuchali Słowo i go rozumieli. A co to jest? To znaczy, co to znaczy rozumienie Słowa? To jest wprowadzanie go w czyn. To jest, żebyśmy żyli i wykonywali to, co słyszymy. Bo kiedy będziemy tylko słyszeć Słowo, to ono nie wypracuje dla nas owocu. Kiedy będziemy robić pewne rzeczy, a nie będziemy mieli umiejscowienia w Słowie, to też nie jest dobrze. Bo bardzo łatwo wtedy zwieść i pójść gdzieś w jakąś ślepą uliczkę. Kiedy słuchasz i rozumiesz i wykonujesz to Słowo, to jest dopiero Słowo, które przynosi owoc do twojego i mojego życia. I już podsumowując, Bóg mówi tak: wpuść mnie, wypróbuj mnie i przekonaj się, czy to, co mówię, jest prawdą dla twojego życia. Słuchajcie, ja tego nie mogę wprowadzić dla waszego życia, ja to mogę wprowadzić dla swojego życia, ale zachęcam każdego, aby każdy wypróbował to, do czego Bóg nas zachęca. Podsumowując więc, jak możemy żyć w dziedzinie finansów, żeby już cały ten nasz cykl można było zamknąć? Powinniśmy dawać, bo Bóg jest dawcą. Skoro Bóg jest dawcą dla naszego życia, powinniśmy być też dawcami. I tu mówię teraz nie tylko już o finansach, ale bardzo szeroko. Bóg jest dawcą wszelkiego dobra i my też bądźmy dawcami. Dawanie powinno wynikać z posłuszeństwa Słowu. To, co już przed chwilką powiedziałem. Rozumienie Słowa jest kluczowe dla wydawania owoców. Musisz wiedzieć, po co to robisz, musisz wiedzieć, dla kogo to robisz i musisz wiedzieć, przed jakim tronem to robisz, aby ta motywacja w nas była poprawna. Miejmy świadomość, że nasze finanse to współudział w budowaniu poprzez Kościół Królestwa Bożego na ziemi. Jesteśmy błogosławieństwem dla Kościoła. Każdy wierzący jest błogosławieństwem w tym zakresie dla Kościoła. Każdy wierzący może być transferem finansów dla Kościoła. Dawaj zawsze z modlitwą. Dawanie to uwielbienie z naszego czasu i z naszych zasobów dla Boga. Przykład Melchisedeka, Abrahama, czy tak naprawdę Abrahama i Jezusa. On oddał mu cześć poprzez złożenie dziesięciny. Dając, miejmy świadomość, że ludzie będą doświadczać błogosławieństwa tutaj na ziemi. Ubodzy, głodni, zagubieni, przygotowanie świętych do dzieła posługiwania. Brat Leon mówił właśnie o podziękowaniu z Ukrainy. Przecież to też słysz za tym jakieś finanse, często niemałe. Więc miejmy świadomość, że ludzie będą doświadczać błogosławieństwa poprzez finanse, które wypływają z Kościoła. Jesteśmy narzędziami, jesteśmy transferem Bożego błogosławieństwa dla innych. Powinniśmy dawać, i to świadomy mówię jako ostatni punkt, ale nie możemy go pominąć i błędem jest nie podniesienie tej kwestii. Powinniśmy dawać, mając świadomość, że Bóg obiecał to w swoim Słowie błogosławić, obdarowując nas swoją, jak gdyby ze swoich zasobów. Otworzy okna nad naszym życiem, zatrzyma szkodnik, pobłogosławi, usunie złych ludzi z naszej drogi, postawi dobrych ludzi, postawi ludzi, którzy mają wpływ na twoje życie, postawi ludzi, którzy mają wpływ na twój biznes, postawi ludzi, którzy będą dobrem dla twojego przedsięwzięcia. Siewcy doczekają żniwa. Nie jest tak, że wysiane ziarno umiera. Siewcy doczekają żniwa. Sami będziemy przez to błogosławieni. Gwarancją życia w obfitości na świecie jest pieniądz. Ale to jest inna obfitość i nie o takiej mówię. Dla nas gwarancją życia w obfitości jest Bóg i Jego Słowo. Ale to też dotyczy każdej dziedziny naszego życia, także i finansów.
Więc musimy te finanse i życie praktyczne do tego włączyć. Polega to na partnerstwie z Bogiem, do którego On nas zaprasza. Amen.